Hej, witajcie. Jestem w hotelu w tym momencie na mega zmęczeniu, bo długi lot, 10 godzin, tak naprawdę w zasadzie od 24 godzin w podróży, z czego spałem może łącznie za 4 godziny, z czego większość to właśnie skończyła się przed momentem, bo jak gdyby w samolocie nie było mi dane pospać. Plany na 2020, bo za moment bez sensu będzie je wrzucać, tak mi się wydaje, bo to początek roku są te najważniejsze dni, kiedy trzeba to ogłosić, wow, powiedzieć. Więc fajnie byłoby to wrzucić. Dużo myślałem o tym, czy bardziej nie zbudować listy tego, czego nie chcę robić w tym roku, i myślę, że na sam koniec dnia będzie to trochę pomieszaniem tego. W każdym razie celów mam bardzo dużo i uważam, że to i dobrze, i źle. Dobrze, bo daje mi pewnego rodzaju różnorodność, tudzież elastyczność w tym, co chcę robić. Źle, bo rozdrabniam swoje jak gdyby czas i zasoby, ale no taki jestem, że po prostu chcę dużo rzeczy robić i różne rzeczy spróbować, różne obszary zmienić. Nie przeciągajmy, bo nie czas i miejsce, będzie jeszcze okazja wielokrotnie o tym pogadać, ale te cele oczywiście obracają się no, w dwóch najważniejszych strefach. Zostawiam bieganie na zewnątrz, bo je już jak gdyby dałem w osobnym materiale, czyli rodzina i rozwój. To są rzeczy, na których tej pracy będę chciał zrobić jak najwięcej. Jeżeli chodzi o rodzinę, to przede wszystkim jakość czasu spędzanego razem. Nad tym muszę popracować. To znaczy odkładać telefon i bardziej świadomie spędzać ten czas. To znaczy planować go lepiej i nie pozwalać mu trochę uciekać. Bo jest go rzeczywiście niedużo i fajnie by było to troszkę zmienić. Tak mi się wydaje. I to jest chyba taki główny cel numer jeden. Drugi. I on jak gdyby łączy się zarówno z tym rozwojem moim własnym, jak i mojej kariery, czy też pracy i tak dalej. Przeanalizować, na ile, może to śmiesznie brzmi, ale kontroluję pewne rzeczy, a na ile jak gdyby płynę z prądem, bo być może jestem coraz bardziej przekonany. Są takie elementy w moim życiu, w których nie zastanawiam się tak naprawdę, co chciałbym zrobić i jak chciałbym nimi pokierować, tylko po prostu pozwala im się trochę dziać w efekcie tej drogi, która do nich prowadzi. A być może nie do końca zawsze tylko i wyłącznie ta droga, ale również samo to, jak gdyby, dokąd ta droga prowadzi, też jest istotne. No bo cel to już zupełnie coś innego. Jeżeli chodzi o trzeci cel, żeby chociaż trzy tematy tutaj oficjalnie tak troszkę nazwać i określić, to chciałbym przede wszystkim utrzymać albo nawet i powiększyć ilość materiałów, które tutaj wrzucam na różne platformy, czyli YouTube, LinkedIn, TikTok. Chciałbym, żeby moja strona w końcu powstała, co 2 miesięcy mi się nie udaje. I chciałbym, żeby podcast częściej się pojawiał, żeby ewoluował w prawidłową stronę. I myślę, że czwarty jeszcze muszę powiedzieć temat. Chciałbym spróbować gdzieś jakimś sposobem w resztce czasu, jakim jeszcze posiadam, spróbować czegoś nowego. Po prostu czegoś nowego. Czegoś, czego jeszcze nie robiłem. Byłoby fajnie. Czyli najpierw jakość czasu, przede wszystkim spędzonego z rodziną, ale w ogóle jakość czasu. Drugi temat, tak, dalej rozwijać się, podążać do przodu, ale próbować troszkę zawężać kierunek, w którym podążam, a nie tylko podążać do przodu. Trzy, spróbować czegoś nowego, czegoś, co jeszcze nie robiłem. I cztery, co powiedziałem? Już nie pamiętam, ale nagrało się, więc dowód jest, będę musiał zerknąć wstecz i
No i przypomnieć sobie. Przepraszam, to po prostu taki, a nie inny stan w tym momencie. Ale trzeba będzie to zapisać i kontrolować. Zamykam to w takim razie. Trzeba coś zjeść. A potem powalczyć trochę z tym, żeby pójść spać o jakiejś normalnej godzinie, bo jestem 8 godzin do przodu. Postaram się ponagrywać tutaj troszkę. Mam nadzieję, że będą fajne materiały. A póki co tyle. Trzymajcie się.